poświęcił to nas wszystkich, życie swoje. Za to wdzięczny jemu być, bo on mocno kocha cię. Ja też święcią moje. Tam wstajęce się narodził mały Jezus. On swe życie ofiarował za swój lud. Idzi za to złóż głęboki pokój jemu, by narodził się, wypełnił wielki cud. Tam wstajęce się narodził mały Jezus. On swe życie ofiarował za swój lud. Ja za dobroć chcę dziękować dzisiaj jemu, bo zbawienia już się spełnił wielki cud. W toczeku złóż na pierwszą gwiazdkę i na dzieciątku. Tera! Trochę wielkie, nie? Mogę się do betlejki nie zmieścić. Witam gorąco i serdecznie, Sebastian Mierzwa. To oczywiście wigilijny wieczór, a to szlagierowo.pl. Przed nami dzisiaj szczególny finał listy śląskich szlagierów, szlagierowo.pl, bo o numerze 800 plus 19. To siadajcie wygodnie, weźcie się makówek i posłuchajcie, co mamy do was narychtowane. Śnieżną czapkę i świąteczny szum i kram. Tak odświętnie dzieci nieją wszyscy. Świąt wesołych życzę wam. Świat się kręci wokół słońca, blask i choinek, czar. Już nowina, już kolejna.
kolęda, bądź serdeczny, stuka bram. Noc prowadzi do nas nowych gości, świąt wesoły życzę wam. Moi drodzy, w świątecznej izbie pełno gości, tak jak to na święta często bywa. Pozwólcie, że dzisiaj prosto z tego pięknego miejsca jesteśmy w Domu Kultury w Gogolinie. Właśnie stąd poślemy do Was życzenia. Życzę Wam zdrowych, dobrych świąt. Niech wszystko, co złe, co nas boli, odejdzie w kąt. Niech nowy rok przyniesie to, co najpiękniejsze i najważniejsze, właśnie to zdrowie, szczęście, miłość najbliższych. Niech mały Jezus w waszych sercach zostawi promyk słońca, a na twarzy niech się maluje dobre, pogodne spojrzenie. Wszystkiego dobrego na te piękne święta Bożego Narodzenia. Życzę wam Bernadeta Kowalska z przyjaciółmi. Coś mi się zdarzy w całej Polsce w sumrzeście już po wigilijnej wieczerzy. No to teraz czas oczywiście w ten jakże piękny wieczór rozpakowywać gyszynki. I taki gyszynk też by nam ją miał dowóz, bo to dzisiaj właśnie w tym studiu w ramach prezentu pojawi się szlagierowy gość. Tak jakże zapowiadał w poprzednim finale, będzie to Dorota Pacholarz, liderka zespołu Arcadia Band. Na dworze mróz, ogniska blask, rodzinny stół, świąteczny czas, płomienie świec, gieszynków kol, wszystkim życzymy wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Wesołych świąt, wesołych świąt. Świąteczny czas, wilino noc, czopka na uszy i serca moc. Wyglądam w niebo i szukam gwiazd, ktoś idzie drogą i śpiewa noc. Wesołych świąt, wesołych świąt. Wesołych świąt, wesołych świąt. Teściowo teść, ktoś klupie w drzwi, nieznany gość, żaden nie pytał, witamy go. Wesołych świąt, wesołych świąt. Wesołych świąt, wesołych świąt.
Grudzień już śniegiem poprószył, na biały zamienił nasz świat. I chociaż tak zimno i marzną uszy nam, ludzie kochają ten czas. Na szybach już mróz kwiaty zdobi, niczym czarodziej sprzed lat. Idą już święta, to zmienia wszystkich nas magicznie, bo nie wiadomo jak. Bo przecież święta są, to dni radości, święta są. Porzućmy troski, święta są. Życzymy wszystkim wesołych świąt. Bo przecież święta są, to dni radości, święta są. Porzućmy troski, święta są. Życzymy wesołych świąt. Czysto w nim jest, wszystko lśni. I jeszcze dni parę zostało tylko nam, by święta znów mogły się stać. Szukamy świątecznych prezentów, dzieciątko przyniosło je nam. I świeci choinka, i pierwsza gwiazda z nią. Z opłatkiem życzenia wszyscy ślą. Bo przecież święta są, to dni radości, święta są. Porzućmy troski, święta są. Życzymy wszystkim wesołych świąt. Bo przecież święta są, radości, święta są. Porzućmy troski, święta są. Życzymy wesołych świąt. Bo przecież święta są, to dni radości, święta są. Porzućmy troski, święta są. Życzymy wszystkim wesołych świąt. Bo przecież święta są, to dni radości, święta są. Porzućmy troski, święta są. Życzymy wesołych świąt. Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, przepełniony radością i ciepłą atmosferą. Życzymy Wam, aby te święta były wyjątkowe, a czas spędzony z rodziną magiczny i niezapomniany. Niech te święta napełnią Was pozytywną energią, miłością i spokojem ducha. Zdrowych, wesołych świąt życzy duet Karo, Elżbieta i Stefan Witkowscy. Mamy święta. Obiecał wam Gyszynk, tak świąteczny, w postaci naszego gościa. I już teraz śmiało mogę przywitać, że tu jest. Tak. Bo Wigilia jest, bo Dorota jest, Dorota Pacholasz, tak. Witam serdecznie ciebie, Seba, i Państwa przed telewizorami. A
Co tak machasz? Nie, taki ruch został, nie, bo teraz sobie przypominam, ta kolenda jest taka święta, czas oczekiwania, tak jak my oczekiwali na ciebie, bo Dorota... No wiem, troszkę się spóźniłam, ale wiesz... Nie, ale to nie chodzi o spóźnienie, Dorota po prostu wybierała jedna z 78 tysięcy sukienek Ece Kermo i proszę, tak. Wybrała najpierw. Wybrałam, na Wigilię musi być czerwono. Musi być na czerwono. Dorota, no właśnie, skoro na Wigilia, co musi być... Co musi się stać przed tymi świętami? Jakie muszą zaistnieć okoliczności? Co się musi spełnić, żeby te święta były takie wymarzone, takie świąteczne, takie christmasowe? No wiesz co, jeżeli chodzi o mnie, to ja przede wszystkim, wydaje mi się, że już pielęgnuję tą tradycję, którą ja wyniosłam z domu od mamy. Zresztą w tym roku również będę spędzać Wigilię właśnie z rodzicami. Bo tak jakoś u nas się przyjęło, jedziemy do mojego brata, wiesz, będzie nas dużo przy stole, ale muszą być takie rzeczy jak zupa grzybowa, barszcz czerwony, kwasówka. Zaraz do tego wrócę. I zupa rybną. Bo to wszystko na stole wigilijnym, ale przed świętami, żeby ta magia świąt poczuć, nie wiem, musisz umyć okna. To znaczy, wiesz co, nie jest to może priorytet, tu się moja mama pewnie ze mną nie zgodzi, ale dla mnie, no musi być rzeczywiście dom ogarnięty, wiesz, wysprzątany, bo to wtedy ta ranga tej chwili, wiesz, jest taka podniosła i w ogóle, wiesz, lepiej się żyje w takiej przestrzeni zorganizowanej i czystej po prostu. To myślę, że to z tego wynika, nie tam, że czy, wiesz, ktoś przyjdzie na przykład do domu i będzie patrzył, czy ty masz ramy z okien czyste. To myślę, że to nie o to chodzi. To jest taka metafora, że wiesz, posprzątać dom, po prostu wynieść ten cały jakby brud, ten stary rok, wiesz, bo przyjdzie coś nowego, coś fajnego, coś nowego się narodzi. To myślę, że to z tym jest związane bardziej. Dorota Pacholarz, razem ze mną dzisiaj w studiu, panie i panowie, i o tych świętach dosyć dużo se poklamy. Nadchodzi czas, kiedy serce szczęście nam gra. Przywita nas magia świąt i niech już tak trwa. Cichutko kruszy śnieg, jak lecę, jakby śnieg. Zima śniegiem otuliła nas i w każdym domu śni choinki blask. Na niebie gwiazda spełni dziś marzenia. Świętujmy wszyscy dzień ten narodzenia. Nadchodzi czas, kruszy śnieg, jak bajce, jakby śnieg, kolędy syna świet, powitaj się tak duszy swej. Cichutko kruszy śnieg, jak bajce, jakby śnieg, kolędy syna świet, powitaj się tak duszy swej. Wszystko przystroiła, śniegiem opruszyła. Jasny anioł z nieba leci. Dziś jesteśmy jego dziećmi. Jedna z gwiazd się ukazała, niech świętuje ziemia cała. Po mroku nocy ubogiej stajenki leży zrodzony Zbawiciel maleńki. Dla wszystkich dzisiaj nadszedł dzień uroczy. Radość i miłość serca nam otoczy. Nadchodzi czas, kiedy w sercu szczęście nam gra. Przywita nas magia świąt i niech już tak trwa. Cichutko kruszy śnieg, jak bajce, jakby śnieg, kolędę słychać śpiew. Powitaj się tak duszy swej. Cichutko kruszy śnieg, jak bajce, jakby śnieg, kolędę słychać śpiew.
No to Dorotko, lecimy dalej w tych takich tematach świątecznych. Teraz już choinka, nie? Jest. O, cię zaskoczy tutaj. Nie ma. Jest. Jest, no ale właśnie, kolor biały, zielony, czerwony. W tym roku? W sensie dekoracji. W tym roku jest zielona z elementami czerwonej jarzębiny i złotym takim dodatkiem takich małych bombek takich na gałązce. To też chyba jest jarzębina, ale takie większe kuleczki, czyli generalnie zielono, czerwono, złota. Ale wiem wszyscy doskonale, że ty też takie swoje rzeczy pieczesz, to jakieś pierniczek, jakieś powieszone, czy już nie? Nie, bo w tym roku postanowiłam zrobić taką nowość. Nie wiem, czy słyszałeś o tym? Nie. Choinka na ścianie, która jest takim wytworem nowoczesnym trochę, ale nie zajmuje miejsca. Jak ktoś ma na przykład, bardzo polecam wszystkim tym osobom, które mają małą przestrzeń wokół siebie, że wiesz, bo choinka objętościowo zajmuje sporo miejsca, prawda? Ja już przeszłam jest wszystkie. Jest trochę jak choinka, no. Nie. Ty masz całkiem solidny pień, powiem ci szczerze. Dziękuję. W tamtym roku miałam, tak się nakręciłam na choinkę na pniu, wiesz, przeszłam wszystkie rozmiary, ale w tym roku stwierdziłam, że nie, że dzisiaj po prostu na ścianie. I wzięłam po prostu dwie listewki drewniane, na ścianie przymocowałam takimi, wiesz, taką przeźroczystą taśmą klejącą w taki format trójkąta, ponabijałam na listewce gwóźdki i wzięłam takie łańcuchy zielone, po prostu od góry do dołu. Na górze jest gwiazdka, są lampki, wszystko pięknie, ładnie, naprawdę, a nie zajmuje ona w ogóle miejsca objętościowo. A jest jednak, jest choinka, jest. Że naprawdę ja się, polecam. Dorota, z tobą przed świętami nie spotkam, nie? To by było zupełnie inaczej, bo ja szukam odpowiedniej choinki, bo to jest bardzo dobra choinka dla wszystkich właścicieli kotów i królików. A jo, że jo jest właścicielem królika, no. A wszyscy właściciele królika wiedzą, że ten zezdry wszystko, co napotka na drodze, właśnie zastanawiał się, jak go kupić. No i... Chociaż ci powiem, to może też nie do końca, bo zwierzaki jednak lubią łapką gdzieś tam szarpać, no, wiesz, to wiesz. Mogą ci nawet ze ściany taką choinkę. Ale choinka z zeszłego roku byłaby chyba dla ciebie odpowiednia, bo postanowiłam, jest taka firma, są takie czekoladki w takim złotym opakowaniu, takie w formie kulki. I ja w tamtym roku miałam całą choinkę zrobioną właśnie w tych kulkach. I potem wiesz co robiłam? Wyciągałam z choinki, zjadłam tą kulkę, ale papierek zostawiłam i z powrotem. Żeby było coś złotego na choince. Tak, tak, złoto jest, święta są słodycze, jest radość, no i klachy z Dorotą. To już za chwilę, wracamy do nich. Betlejemska gwiazda znów rozjaśni mrok. Warto czekać na tę chwilę cały rok. Miłość niesie nam, nikt nie będzie sam w te święta. Betlejemska gwiazda niech rozjaśni mrok. Te wzruszenia zapamiętać warto, bo przez kolejne dni pomagają żyć nadzieją i śnić. Gdy za oknem pada śnieg, drwa w kominku palą się. Kiedy zegar zwalnia bieg, już wszyscy wiedzą, że zaczął się cudowny czas, co znów zaczaruje nas. Nasze serca jeszcze raz otworzą bardziej się. Niech ciepła i miłości zazna każdy dom. Te kilka dni radości bardzo ważne są. Bardzo ważne są. Betlejemska gwiazda znów rozjaśni mrok. Warto czekać na tę chwilę cały rok. Miłość niesie nam, nikt nie będzie sam w te święta. Betlejemska gwiazda niech rozjaśni mrok. Te wzruszenia zapamiętać warto, bo przez kolejne dni pomagają żyć nadzieją i śnić. Nasz Mikołaj listę ma, przecież wszystkich dobrze zna. Nocy pod choinkę da coś z marzeń i ze snu. Ma prezentów pełen bór, nie boi się na drodze dziur, bo saniami prosto z chmur przez komin wpadnie tu. Gdy gwiazdka błyśnie w mroku, święta zaczną się i z
znowu jak co roku, tak cudownie jest. Tak cudownie jest. Betlejemska gwiazda znów rozjaśni mrok. Warto czekać na tę chwilę cały rok. Miłość niesie nam, nikt nie będzie sam w te święta. Betlejemska gwiazda niech rozjaśni mrok. Te wzruszenia zapamiętać warto, bo przez kolejne dni pomagają żyć nadzieją i śnić. Betlejemska gwiazda znów rozjaśni mrok. Warto czekać na tę chwilę cały rok.